Antoine de Saint-Exupéry, mały książe. Zanim zaczniemy, nie zapomnij subskrybować kanału z dzwoneczkiem, zostawić łapki w górę, jeśli się spodoba to, co tu robię, no i napisz jakiś miły komentarz. Zaczynamy. Rozdział 11. Drugą planetę zamieszkiwał pyszałek. Ach, ach, oto wielbiciel przybywa w odwiedziny, wykrzyknął pyszałek, kiedy dojrzał małego księcia. Wszak dla pyszałków każdy inny człowiek to wielbiciel. Dzień dobry, powiedział mały książę, jaki pan ma dziwny kapelusz. Mam go po to, by się nim kłaniać, odpowiedział pyszałek. Kłaniać się, kiedy się mnie oklaskuje. Niestety nikt jakoś tędy nie przechodzi. Ach tak, powiedział mały książę, który nic z tego nie zrozumiał. Klaśnij w ręce. Polecił mu pyszałek. Mały książę zaklaskał. Pyszałek go pozdrowił, umiarkowanie gorąco, uchylając nieco kapelusza. To znacznie zabawniejsze niż wizyta u króla, powiedział do siebie mały książę i znów zaczął klaskać w ręce. Pyszałek w pozdrowieniu wciąż uchylał kapelusza, ale po pięciu minutach jednostajność tej zabawy znudziła małego księcia. A co trzeba zrobić, żebyś rzucił ten kapelusz? Zapytał. Pyszałek jednak nie odpowiedział. Do uszu pyszałków docierają tylko pochwały. Czy naprawdę tak bardzo mnie podziwiasz? spytał małego księcia. A co to znaczy podziwiać? Podziwiać to uznawać, że jestem najpiękniejszy, najelegantszy, najbogatszy i najinteligentniejszy na całej planecie. Ale na twojej planecie jesteś tylko ty sam. Zrób mi tę przyjemność. Podziwiaj mnie jednak. Podziwiam cię, powiedział mały książę, wzruszając ramionami. Ale co ci z tego? I mały książę odleciał w dalszą drogę. Dorośli są naprawdę bardzo dziwni, powiedział sobie tylko, unosząc się w przestrzeni. Rozdział XII. Na następnej planecie mieszkał pijak. Odwiedziny u niego były krótkie, ale pogrążyły małego księcia w ciężkim smutku. Co ty tu robisz? Spytał pijaka, którego zastał sterczącego w milczeniu nad stosem butelek pustych i butelek pełnych. Pije. Odpowiedział pijak z ponurą miną. Po co pijesz? Spytał go o mały książę. Żeby zapomnieć. Odparł pijak. Żeby zapomnieć? O czym? Chciał się dowiedzieć mały książę, któremu zrobiło się go żal. Żeby zapomnieć, że mi wstyd. Wyznał pijak ze spuszczoną głową. A czego się wstydzisz? Dopytywał mały książę, który pragnął mu pomóc. Wstydzę się, że piję. Uciął rozmowę pijak i ostatecznie pogrążył się w milczeniu. A mały książę, całkiem bezradny, odleciał dalej. Dorośli są zdecydowanie bardzo dziwni, mówił do siebie, unosząc się w przestrzeni. Koniec rozdziału 11 i rozdziału 12. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, skomentuj coś miłego tam w komentarzach. No i subskrybuj kanał z dzwoneczkiem. Zapraszam do wysłuchania kolejnego rozdziału. Do usłyszenia. Hej!